Polish. I od razu pytanie, które pewnie wszyscy sobie od czasu do czasu zadajemy. Gdzie szukać materiałów na lekcje, zwłaszcza na te wysokie poziomy, kiedy jak wiadomo podręczników jest zdecydowanie mniej, chociaż są, ale podręczniki też szybko się kończą, jeśli pracujemy intensywnie z jakąś grupą. Gdzie Państwo zwykle szukają materiałów na lekcje? Proszę odpowiedzieć na czacie. Poczekam na odpowiedzi, wiem, że ta sekundka będzie trwała. Realne teksty, internet, oczywiście. Internet po raz drugi, artykuły i tak dalej. Pani Iwona pisze sama ćwiczenia, literatura fabularna i tak dalej. I tak dalej, poczekamy jeszcze chwileczkę. Sami Państwo przygotowują na podstawie artykułów albo wideo z netu, świetnie. Oczywiście książki, seriale, prasa. Czyli jednym słowem wszyscy robimy dokładnie to samo i tak naprawdę to dzisiejsze webinarium jest troszkę techniczne, ponieważ poproszono mnie, żebym pokazała, jak wykorzystać zasoby tak jakby narzędzi i Polish do szybkiego tworzenia ćwiczeń. Ale żeby nie było nudno, zaczniemy od pytania do Państwa. Jak Państwo myślą, co jest na tej koszulce i jaki związek to może mieć z naszym webinarium? Proszę również o odpowiedzi na czacie. Pan Mirek sugeruje, że tam jest napis i Polish. Niestety nie. Teraz jest czerwony kwadrat, ale co schowałam pod kwadratem? Dobrze. Tak, chodzi zdecydowanie o wzbudzenie ciekawości uczniów. Schody. Mogą być schody. Mogą być schody, panie Pawle, bo mogą nam określać wejście na kolejny poziom. Dokładnie, panie Mikołaju. Chodzi o zaciekawienie, o rozpoczęcie rozmowy, o wejście do dyskusji. Możemy tam, może być przysłowie. Oczywiście pani Ola sugeruje zabawne hasło jak najbardziej. Zobaczymy, co jeszcze. Chwileczkę trwam. Znowu przysłowie, łamaniec językowy i temat zajęć. Dobrze. Widzę, że będą dalsze odpowiedzi, ale pozwolę sobie przejść do następnego slajdu. Cieszę się, że wszyscy Państwo są aktywni. Zdjęcie, obraz, tak, tego mi brakowało, że pod takim kwadratem możemy też ukryć obrazek albo zdjęcie, które wykorzystamy w lekcji. Okej, idziemy dalej. No więc mamy teraz konkret, mamy nadruk. Jest to podkoszulka, która pochodzi z takiej kolekcji nadwyraz.com. Polecam te strony z wszelakimi, o tu jeszcze ktoś sugerował napis polski krok po kroku. Tak, tak, wszystkie materiały nas prowadzą na wyższy poziom schodami pana Pawła krok po kroku. To mi się podoba. Ale generalnie mamy jakąś koszulkę, jeden z gadżetów firmy nadwyraz.com, takich gadżetów językowych. Mam nadzieję, że Państwo znają tę stronę, korzystają z niej. Ta strona generalnie jest po to, żeby kupować różne śmieszne prezenty. Natomiast my jako nauczyciele, ci, którzy znają, prawdopodobnie korzystamy z tej strony, ale do tworzenia lekcji, tak? I wszelakich zadań, do wzbudzenia ciekawości, do rozpoczęcia lekcji i tak dalej. I od razu pytanie do Państwa, czy zwykle tam jest taka kwestia, Państwo pytają, skąd brać teksty na wysoki poziom i że tych tekstów jest ciągle mało, chociaż mam wrażenie, że nauczyciele dzielą się na takich, którzy nie są w stanie zrealizować wszystkich tematów ze wszystkimi tekstami, które gdzieś się tłoczą wokół nich i nawet, którzy szukają bardzo takich gotowych, przygotowanych do lekcji już przez kogoś z ćwiczeniami i chciałabym, żeby to dzisiejsze webinarium pokazało, że każdy z nas, nawet te osoby, które nie mają takiej pewności, czy aby lekcja, którą stworzę od zera sam, stwierdziły, że tak, że to jest proste, to jest łatwe, co ciekawe, to jest też zabawne, nie jest nudne, nie podpadamy w rutynę, bo dla każdej grupy możemy sobie przygotować trochę inną lekcję. A zatem
Czy nadruk też jest tekstem, z którym możemy pracować na zajęciach? To pytanie do Państwa. I od razu drugie, czy możemy z tym konkretnym nadrukiem pracować z grupą zaawansowaną? Okej, jaki jest adres tej strony? Jest na dole slajdu nadwyraz.com, ale wystarczy wpisać gadżety językowe do polskiego albo śmieszne gadżety, język polski i wyjdzie cała seria. Tak, czyli wszyscy potwierdzają, że oczywiście jak najbardziej można pracować. Pani Iwona zauważyła słusznie, zależy jaki mamy cel. No właśnie, czasem jest tak z lekcjami na wysoki poziom, że musimy pomyśleć odwrotnie, zwłaszcza jeśli prowadzimy tych lekcji dużo, jeśli długo pracujemy z grupą i powoli czujemy, że nie wiem, jakieś cele są zrealizowane, studenci grupy dalej się chcą uczyć i nam powoli zaczyna brakować pomysłów i tematów. I wtedy działamy w drugą stronę. Widzimy coś, co przyciąga naszą uwagę i zastanawiamy się, co mogę z tym zrobić, żeby nauczyć moją grupę czy indywidualnych studentów czegoś ciekawego i jak mogę to wykorzystać, czyli tworzę sobie cele do konkretnego obiektu, czy to będzie zdjęcie, czy gadżet językowy, fragment filmu, fragment reklamy i tak dalej. A zatem, przepraszam, bo muszę tutaj dokładniej zobaczyć wszystkie wpisy. Tekst obrazkowy, Panie Mikołaju, w literaturze zachodniej, dziękuję bardzo. Okej, tu mamy jakiś ciekawy wpis. Ja, ponieważ widzę, że wszyscy jesteśmy pełni zapału, ja pozwolę sobie cały czas śledzić czat, bo nie zawsze jest na to czas, a dzisiaj postanowiłam, że będzie. Okej, pani wspomina, pani Lena, tak, że pracowała z nauczycielką holenderskiego, która używała opakowań od batonów. Dokładnie tak, proszę Państwa, powinniśmy używać absolutnie wszystkiego, etykietek, opakowań i tak dalej. Więc doszliśmy wspólnie do wniosku, że ten nadruk jest tekstem, a zatem od razu cytat ze słownika, prawda, języka polskiego, zgadza się, prawda, jest to ciąg zapisanych słów, zdań składających się na pewną całość, wyrażającą określone treści. Mamy tekst? Mamy. Zatem możemy pracować pod koszulkiem. No i jak możemy wykorzystać ten nadruk? Co Państwo proponowaliby zrobić z tą koszulką? Przyjmujemy, że jesteśmy na wyższym poziomie. W temacie webinarium nie był określony poziom. Ja pomyślałam, żebyśmy tak celowali B2, C1 na przykład. Chociaż proszę pamiętać, że te materiały B2, C1 czasem daje się zaadaptować niżej, czyli w dobrej grupie B1, albo no, może do C2 to byłoby za prosto, ale próbujemy. Dobrze, czyli co robimy z nadrukiem? Dobrze, można ułożyć zdania. Dobrze, co więcej? Układanie zdań, okej. Uzupełnianie luk, dobrze. I tu mam urwaną wypowiedź, chyba pani Iwona mówi jako cel, ale nie wiem, gdzie był początek. A, rozumiem, napisanie wiersza jest, pokazało się. Można napisać wiersz. Okej, pokazać. O, świetnie, panie Mikołaju, przekonać kolegów do czegoś, używając tych wyrażeń, pokazać w jakich sytuacjach możemy użyć, mają podać inne przykłady nadające się na podkoszulkę i tak dalej, ułożenie krzyżówki, tworzenie nowego tekstu, zastosowanie zwrotu w konkretnej sytuacji. Świetnie, muszę iść do następnego slajdu, Państwu ułożyć historyjkę. Państwo są tak kreatywni, że przy jednym slajdzie musielibyśmy się zatrzymać na długo. Zatem, tak jak Państwo powiedzieli, zasugerowali, napisać własny tekst. Ja tu pozwalam sobie dawać screeny z ćwiczenia, ale uwaga, tu jest jakiś mój tekst do tej podkoszulki, ale jest na poziom zdecydowanie niższy. Nie jest to poziom B2, aczkolwiek specjalnie nie tworzyłam nowego tekstu na nasze dzisiejsze webinarium, bo pomyślałam, że każdy z nas i tak układałby pod swoją konkretną grupę. Natomiast na przykładzie tego tekstu pokażę, jakie ćwiczenia możemy zrobić z tekstem napisanym przez nas, albo uwaga,
z tekstem napisanym przez studentów. Bo przecież tak jak Państwo tu zasugerowali, możemy na zajęciach poprosić studentów o ułożenie historyjki czy tekstu, możemy do tego dorzucić jakieś zdjęcia i wtedy studenci tworzą tekst, który my potem zabieramy, najchętniej w formie elektronicznej, sprawdzamy, czy nie ma w nim jakichś błędów językowych, trochę uzupełniamy i możemy przedstawić go im w postaci takiego ćwiczenia. A zatem mamy tekst. Pierwsze ćwiczenie jest absolutnie najprostsze. To znaczy w grupie, z którą pracowałam, była ilustracja tegoż młodzieńca w podkoszulce z napisami i był tekst taki jak ten, w którym mieli podkreślić wyrażenia z podkoszulki najpierw. Ja już je tutaj dla Państwa podkreśliłam. Kiedy to zrobili, przeszliśmy do definiowania tych słów. Mogli podać prostą definicję albo synonim słowa. Przykład użycia, w zależności od tego, jak się czuli, ważne było, żeby każdy to zrobił. No ja tutaj Państwu przeklikam slajdy z lekcji. Nie będę pytać o te synonimy, bo czuję, że wszystkie bym otrzymała, ale że zajęłoby to chwileczkę, więc będę pytać Państwa za moment, czyli po kolei. Włączać oczywiście najprościej jako przykład, co telefon, komputer, lampę, co najmniej minimum, na razie, teraz, w tym momencie, ale też pa, na co dzień, codziennie, ale w grupie niskiej, na przykład pojawił się przykład w poniedziałek, we wtorek, w środę, naprawdę, to prawda, w ogóle, generalnie, na pewno 100%, dodatkowo poza tym, w cudzysłowie, rysunek i co można wziąć, aspirynę, prysznic, długopis do ręki. To była jakaś tam praca wspólna, na pewno każdy z nas coś takiego robi, natomiast ja tu jeszcze raz Państwu zakreśliłam te wyrażenia, żeby je pamiętać, bo akurat zdjęcia teraz z koszulki nie widać i tu fotografia, bo tekst był, tam się pojawia sztuczna inteligencja w tekście i teraz mamy moje pytanie, jakie inne ćwiczenia możemy przygotować do tego tekstu? Zakładam, że mamy ten tekst na wyższym poziomie napisanym, ale co robimy? Co się dobrze sprawdzi? Chcemy w jakiś sposób tam wrócić do tych wyrażeń? Co możemy zaproponować studentom? Strasznie patruję w czat, ale dobrze. Pytania. Oczywiście, zadawanie pytań. Czyli rozumiem, że albo my układamy pytania i oni odpowiadają, albo ich prosimy o ułożenie pytań. Oczywiście tekst lukami, tworzenie pytań. Podobne jak wymienialiśmy poprzednio ćwiczenia. Patrzę, czy pojawi się coś jeszcze. I wyszukać synonimy do tych słów. Oczywiście układanie zdań, definicje, zależy od celu. Twierdzenia, prawda, fałsz i tak dalej. Dokładnie, dokładnie tak. I ja od razu pokazuję te gotowe ćwiczenia, prawda? Czyli jedno z ćwiczeń, które się bardzo szybko robili po Uliszu, to jest, bardzo mi się podoba, na chwilę się zatrzymam, bo widzę tam oprócz zmiany czasu, widzę nagranie vloga o sobie samym z tymi wyrażeniami. Świetnie, wymyślę. Rozumiem, że tytuł to znaczy wymyślenie tytułu do opowiadania, na przykład. Świetnie, dobrze. I biegniemy dalej. Czyli na przykład, nie wiem, tak czuję, widzę niektóre nazwiska, czuję, że Państwo znają dobrze portal. Ojoj, ale zaraz, nie podoba mi się to, bo gdzie jest tutaj mój slajd? Z przykładowymi ćwiczeniami. Czy ja? Przepraszam na sekundeczkę. No, mam nadzieję, że wgrałam dobrą prezentację. Pominę milczeniem mój stres chwilowy. Miałam tutaj obrazki z ćwiczeniami prawda, nieprawda, mam nadzieję, że się zaraz pokażą. Pytania zamknięte i otwarte, szukanie synonimów, definicji. No, zniknęły mi slajdy. Zaraz je spróbuję tutaj udostępnić z innego miejsca. Jeżeli chodzi o pytania, Państwo zaproponowali
Dziękuję, panie Mikołaju. Państwo zaproponowali układanie pytań. Na tak wysokim poziomie dobrze jest dołożyć studentom jakąś dodatkową trudność. Czyli na przykład, tak jak tu widać w lewym górnym rogu, ja wyznaczyłam studentom czas. Masz 2 minuty. Ile pytań potrafisz ułożyć do tekstu w tym czasie? I od razu okazuje się, że biorą się do tego z jakimś takim zapałem. Możemy oczywiście ich podzielić na grupy, mogą pisać indywidualnie. I z pewnością, kiedy wyznaczymy ten czas 2 minut, pytań pojawi się o wiele więcej. Teraz następny slajd jest dla mnie niespodzianką. No niestety, to nie jest ta prezentacja. I co ja mam teraz zrobić? Powinnam pytać pani moderator. Może spróbuję zrobić w ten sposób, że spróbuję udostępnić... nie wiem w ogóle, jak to się stało, że... może sekundeczkę, dobrze? Ekran udostępnię. Udostępnię Państwu ekran z prezentacją, która z nieznanych mi przyczyn nie wgrała się w całości. Bardzo Państwa przepraszam, nie mam pojęcia, co się stało. Mam tam jeszcze co prawda dużo w prezentacji, ale nie po to szykowałam screeny Państwa ćwiczeń. Jeszcze raz. Sekundkę. Przepraszam. Dobrze, proszę Państwa. Mam nadzieję, że teraz widać. Zupełnie nie wiem, wygrała się jakiś prototyp mojej prezentacji. Chciałam się tylko upewnić, jak ja się teraz upewnię, czy Państwo mnie widzą i słyszą, bo wtedy nie widzę czatu. Ojoj, no wiedziałam, że coś będzie złego. No nic, spróbujemy. W każdym razie tam... jest przykład ćwiczenia, prawda, nieprawda. Kolejny slajd to pytania zamknięte i otwarte. Dobrze, ja tylko upewnię się, czy teraz widać i słychać i pojawiają się kolejne ćwiczenia, tak? Dobrze. Dobrze. Chwileczkę. Dobrze, czyli ja przez chwilę niestety nie widzę teraz Państwa czatu. Biegniemy dalej. To, co Państwo zaproponowali, czyli szukanie synonimów, antonimów, szukanie definicji. Do tego typu ćwiczeń doskonale sprawdzi się dopasowywanie. Ja tu w prawym dolnym rogu dawałam Państwu ikonki ćwiczeń, żeby ktoś nie zna i Paulisza był w stanie je znaleźć i dopasować. A zatem mamy dopasowywanie. To ćwiczenie wygląda tak, że słowa spod koszulki są przepisane, a na dole studenci widzą zaproponowane przez nas synonimy bardziej niż definicje. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale tutaj pojawiają się trudniejsze słowa niż te,
które proponowali studenci, tak? Czyli pojawiają się hasła niewątpliwie, rzeczywiście, pojawiają się niezawodnie w 100%, a nie takie 100%. Ja tylko zobaczę, jeszcze raz wejdę na czat i zobaczę, czy tak widać i słychać dobrze. Dobrze, cieszę się, że udostępnianie działa. Ok. Kolejne ćwiczenia to może być podkreślanie słów w wybranych kategoriach. No, na tym niższym poziomie to mógł być narzędnik, czasownik, określenia czasu. Na wyższym oczywiście będziemy szukać innych rzeczy, ale bardzo ważne jest, żeby na koniec, nieważne jakie ćwiczenia przygotujemy, czy te pytania będą pisać na zwykłych kartkach, czy będą pisać grupowo, czy razem, czy ćwiczenia będziemy wykonywać, nie wiem, na interaktywnej tablicy te grupowania i prawdę i nieprawdę, czy po prostu im wydrukujemy, żeby na koniec zrobić taką powtórkę, czyli jeszcze raz jest pan z napisem na podkoszulku i jest tekst, ale tym razem już bez tych słów, który muszę uzupełnić. Jest to ćwiczenie, z którego najczęściej korzystamy, czyli tak zwany tekst z lukami, nazwany przez informatyków dziurawcem z nieznanych mi przyczyn i ta nazwa została przylgnęła. Tutaj mamy dziurawiec bez podpowiedzi w ćwiczeniu, ale jest podkoszulka, natomiast jeżeli stwierdzamy, że grupa jest słabsza, nie podołają, możemy przygotować im ćwiczenie, w którym również wycięliśmy te słowa, ale proszę zwrócić uwagę, że teraz dajemy im literki jako podpowiedzi. To zwykle jest pierwsza litera, ale mogą być też litery w środku słowa i ten typ ćwiczenia nazywa się litery tekst. Ja muszę przyznać, że bardzo często z niego korzystam, zarówno jakby wydziurkuję, że tak powiem, całe teksty, ale jest też typ ćwiczenia litery słowa, gdzie możemy w definicji coś wydziurkować i to się bardzo przydaje. Co jeszcze? Tak jak Państwo proponowali, możemy utworzyć krzyżówkę z hasłem, literki już pokazałam w tekście, w wyrazach możemy sobie wyobrazić, ale oczywiście przy tego typu krótkich słowach jak tu, bardzo dobrze sprawdzą się ćwiczenia typu porządkowanie liter, tak? My tylko jeszcze raz kopiujemy te słowa do ćwiczenia, które nazywa się porządkowanie liter i system sam nam te litery miesza. Studenci je muszą uporządkować, oni nie przeciągają liter, oni muszą napisać poprawne słowo. Tak samo może być oczywiście porządkowanie tekstu i porządkowanie zdań, ale tu przy tak krótkich słowach nasunęło mi się to porządkowanie liter. Co dalej? Mamy tutaj następny gadżet z tejże samej strony i teraz wracam do Państwa, wracam do czatu i proszę znowu o jakieś pomysły do lekcji. Zamieniam się w słuch. Chwileczkę to trwa, ale musimy być cierpliwi. Zresztą cierpliwość to podstawowa cecha nauczyciela. Myślę, że sobie wszyscy czytanie przy kawie. Bardzo dziękuję. Tworzenie swoich definicji innych przedmiotów. Świetnie. I to już jest właśnie ćwiczenie na wysoki poziom, prawda? Gdzie na poziomie C dajemy im po prostu tylko pretekst do dłuższych wypowiedzi, wypowiedzi pisemnych bądź ustnych, tak? Bo możemy poprosić ich o przygotowanie się do jakby własnej wypowiedzi albo prosić o wypowiedź pisemną. Pani Daria nam proponuje temat zajęć, zalety czytania. Temat rzeka, na pewno lekcja potoczy się sama. Ojoj, przepraszam. Co dalej? Fonetyka, jak najbardziej. Może być, chociaż na tym wyższym poziomie troszeczkę mniej. Czyli mamy temat czytanie przy kawie, mamy fonetyka, zobaczmy co jeszcze. Miło mi widzieć znajome nazwiska. Aha, książka czy film. Bardzo aktualna jakby dyskusja w dzisiejszych czasach. Ja bym to tu jeszcze poszerzyła książka, film czy audiobook, prawda? I od razu można poszerzyć o pytanie.
Czy dzisiejsza młodzież jeszcze czyta, czy czyta lektury, czy już tylko słucha audiobooków? Ja mam akurat syna 14-latka i czasem okazuje się, że był jedynym dzieckiem w klasie, które przeczytało książkę, ponieważ wszyscy albo obejrzeli film, albo wysłuchali audiobooka. I teraz dyskutując z kimś na wyższym poziomie, możemy przedyskutować wszystkie zalety i wady tego, że młodzież teraz słucha, a nie czyta. Co będzie z ich, nie wiem, rozwojem wyobraźni, czy oni będą w stanie kiedyś czytać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ulubione książki, autorzy, dlaczego? Dyskusja, twoja ulubiona książka. O, tu jest coś ciekawego gramatycznego. Tematy dotyczące rzeczownika i przymiotnika może być, zwłaszcza na niższy poziom. Czy streszczenie? Właściwie dlaczego nie? Jak już porozmawiamy, panie Mikołaju, o tych ulubionych książkach, filmach, audiobookach, to dobrym momentem byłoby przygotowanie, ale nie streszczenia na zajęciach, tylko zadanie pytania, dobrze, proszę Państwa, jakie są cechy dobrego streszczenia, co powinno być w streszczeniu, czego nie powinno być, konstrukcja tej formy wypowiedzi i potem streszczenie na zadanie domowe, a potem dla nas dużo czytania, ale przy dobrej kawie albo herbacie, prawda? Zagadki, słowne cytaty, odgadnij autora. Pani Katarzyna, dokładnie tak, po co czytamy? Brzmi filozoficznie, ale to jest świetne pytanie na lekcję i ono zawsze, zawsze działa. O, widzę tutaj zasugerowany temat konsumpcji na przykład. No tak, ja przy podobnych gadżetach w związku z konkursem szopenowskim od K, dużego K jako kultura i tych gadżetów związanych z konkursem szopenowskim, przeszłam do komercji i konsumpcji i muszę powiedzieć, że to było bardzo, bardzo angażujące zajęcia. Co ciekawe, ta końcówka lekcji, to zamknięcie, to K jak kultura, jak komercja, czy jak, ja miałam komercja, chyba nie miałam konsumpcji, zaowocowało kolejną lekcją, bardzo ożywioną, czyli ja planowałam tylko zamknąć jedne zajęcia, ale temat przeciągnął się na następne spotkanie, zawrzał, oni przygotowali sobie różne argumenty i muszę powiedzieć, że to była jedna z moich ulubionych lekcji wtedy. Zresztą wytestowana na różnych osobach. I tak dalej, mamy kalambury, mamy przypadki. Myślałam o tym, co lepsze, książka papierowa, e-book, audiobook, film czy streszczenie, jak poznać książkę. Dokładnie. Im szerzej zadamy temat, tym większą mamy pewność, że ta lekcja potoczy się, chociaż my nigdy nie możemy poprzestać na samym temacie, bo zawsze się może zdarzyć, że grupa milczy, ma zły dzień, nikt nie chce mówić i wtedy my musimy kolejne asy z rękawa odkrywać. Ja teraz u Państwa absolutnie nie muszę, bo wszyscy widzę, mamy wenę twórczą, ale odkrywam następne karty, wyciągam asy z rękawa. Tu oczywiście jest ilustracja, gdyby Państwo milczeli, sugerująca rozmowę o książkach, lekturach, o tym, co czytamy, czy książki lekkie, czy ambitne, czy literatura klasyczna, czy kryminały, czy wszelkie inne, mniej tak to alarm, który przypomina, ile mamy czasu. Ale teraz, proszę Państwa, następne pytanie. Ta sama strona, czyli nadwyraz.com i dwa kolejne gadżety i oczywiście pytanie do Państwa, do czego my tutaj przechodzimy. Mam nadzieję, że dobrze widać te gadżety. Ja tylko ustawię czas, żebyśmy się nie zagalopowali. Pozwolę sobie ustawić tak, że zadzwoni za 15 minut i potem za kolejne 15. Co my tu mamy? Co to za cytaty? Czy widać dobrze? Czy ja to muszę powiększyć? Nie, wszyscy piszą dobrze. Widać cytaty na torbie i filiżance. Chwileczkę trwa zatwierdzanie przez koleżanki Państwa wypowiedzi, ja tu muszę się ćwiczyć w cierpliwości.
Film, muzyka, łańce językowe, to jeszcze wcześniej, ale co my mamy konkretnego tutaj? Trudne wyrazy, może jednak tak dobrze nie widać tego, co jest na slajdzie. Może ja powinnam odczytać idiomy, może ja powinnam odczytać napis z torby. Napis z torby brzmi: na dobre, na niedobre i na litość boską. I to jest test z literatury. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Kto zna ten cytat? Oczywiście zaczynam od trudniejszego, bo w końcu. Na dobre, na niedobre. Wisława Szymborska, dziękuję Państwu bardzo. Dokładnie tak. No i drugi cytat: nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Oczywiście też nasza noblistka. Dokładnie tak. Czyli wychodzimy na przykład od takiego wyrażenia na dobre, na niedobre, na litość boską. Tłumaczymy, co to znaczy, kiedy używamy, prawda? Możemy się odwołać do na dobre i na złe, zapytać, czy słyszeli hasło, a może z czymś jeszcze kojarzą. Oczywiście wszyscy skojarzą z serialem i tak dalej, co znaczy na litość boską. A potem od gadżetów przechodzimy do literatury i przechodzimy do naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Na dobre i na niedobre i na litość boską pochodzi z wiersza Portret kobiecy. Przepięknego i bardzo lubię z nim pracować. I zwykle kończę nim jakieś takie tematy. Nie wiem, zaczynam gdzieś od jakichś prac domowych, porządków domowych i tak dalej. A potem pojawia się ten wiersz, który zwykle zaskakuje. I no, dzisiaj tak bardziej technicznie pracujemy, czyli nie wgłębiamy się niestety w literaturę, ale tu kolejny przykład ćwiczenia to jest dziurawiec bez podpowiedzi, czyli wybieramy typ ćwiczenia taki, który się tak nazywa. Możemy skopiować tekst znaleziony w internecie, na szczęście wszystkie wiersze są, wklejamy, oczywiście podajemy autora, możemy też podać stronę, z której go wkleiliśmy i wyklikujemy słowa, które chcemy, żeby się studentom ukryły. Przy tym ćwiczeniu, proszę zwrócić uwagę, to jest dziurawiec bez podpowiedzi, studenci sami nie wymyślą, co tam jest. Natomiast jest w internecie nagranie tego wiersza czytane przez Wisławę Szymborską. Kiedy wpiszemy Wisława Szymborska czyta portret kobiecy, powinno nam wyskoczyć. Ja tutaj nawet chciałam zamieścić jakby te stronę z nagraniem, ale stwierdziłam, że nie ma na to dziś czasu. Czyli jest to od razu połączenie dwóch form ćwiczeń. Słuchamy i uzupełniają. Natomiast jeżeli ja pracuję na platformie ePoulish, ja to nagranie tam mam wstawione w lekcji, czyli po prostu oni puszczają sobie nagranie i słuchają wiersza. Nagranie też można wstawić do wnętrza ćwiczenia, ale nie zawsze lubię to robić. Czasami lubię mieć to nagranie na zewnątrz, jeszcze bez tekstu. Dobrze, czyli mamy ten typ ćwiczenia. I drugi wiersz, nic dwa razy się nie zdarza. Jak widać, poszatkowałam go bez litości, system go pomieszał. My tylko zaznaczamy, w których momentach są cięcia. No i wykorzystałam do tego schemat ćwiczenia, porządkowanie tekstu. Kiedy robiłam to ćwiczenie, nie było jeszcze wykonania Sanach, więc lekcja była skromniejsza. Natomiast w tej chwili nie ukrywam, że wychodzę od Sanach i w ogóle wychodzę od teledysku. Opisują, co tam jest, potem dopiero gdzieś się koncentrujemy na słowach i potem pojawia się tekst, ale jednak do ćwiczenia biorę czytanie pani Szymborskiej. I trzeci typ ćwiczenia, Kot w pustym mieszkaniu, pewnie też ulubiony wiersz wielu z Państwa i bardzo taki wzruszający, nawet dla mnie, chociaż jestem miłośniczką psów przede wszystkim. I kolejny typ ćwiczenia, czyli dziurawiec 2. On polega na tym, że
kiedy wyklikujemy słowa, wszystkie te słowa mieszają nam się w ramce na dole. Oczywiście tu akurat do kota nie było żadnego gadżetu, ale o koty jest łatwo, aczkolwiek ja w tym momencie właśnie przygotowuję lekcję, oczywiście kiedyś pracowałam z tym wierszem, ale teraz przygotowuję nową lekcję, ponieważ ostatnio skończyłam czytać, nie wiem czy widać, sekundeczkę, skończyłam czytać Najlepiej w życiu ma twój kot, czyli listy Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza, którzy przez ponad 20 lat byli parą, taką trochę niesamowitą. Listy pełne są humoru, autoironii, są czasem śmieszne, czasem prześmiewcze, czasem delikatne, czasem czułe. I z tychże listów, właściwie może nie z listów, z opracowania potem, dowiedziałam się, że to właśnie kot Kornela Filipowicza jest bohaterem tego wiersza, gdyż jak wiemy, Filipowicz zmarł wcześniej. I właśnie jestem w trakcie przygotowywania nowej lekcji, w której będą fragmenty listów i to te o kocie. I na koniec pojawi się ten wiersz. I tu od razu właśnie też taka podpowiedź. Ja rozumiem, że jeżeli uczymy polskiego, to wszyscy coś czytamy. Czytamy dla przyjemności, czytamy różne rzeczy. To może być klasyka, to mogą być rzeczy lekkie, mogą być kryminały, mogą być reportaże. Ja sobie przygotowałam akurat trzy książki, z których będę szykowała lekcje, bo jeszcze nie mam gotowych. I myślę, że wiele osób to robi, ale czasem jak rozmawiam z nauczycielami, okazuje się, że nie wszyscy to robimy, a myślę, że to jest coś, co wszyscy powinniśmy robić, czyli kiedy czytamy coś, nieważne czy to jest jakaś tam klasyka, czy są to nawet lekkie rzeczy, ja czytam dla przyjemności, nie myślę wtedy o pracy, ale już w chwili czytania, kiedy widzę, nie wiem, ciekawe zdanie, albo ciekawą myśl, albo coś ciekawego stylistycznie czy gramatycznie, albo ciekawie opowiedzianą historię, ja natychmiast albo to notuję, tak, mam taki specjalny notes, albo jeżeli, nie wiem, jestem w podróży, albo w miejscu, w którym trudno mi sięgnąć po mój notes, to po prostu znaczę to miejsce w książce czymkolwiek. Kawałkiem papieru, biletem, nie wiem, rachunkiem. Miałam książkę po tych wakacjach oznaczoną liśćmi. To była książka Polski hydraulik i najnowsze opowieści ze Szwecji. Bardzo dobre teksty, świetnie nadają się do pracy z grupami zaawansowanymi, bo można wybrać takie fragmenty, które właśnie są tym pierwszym stopniem na tych schodach, o których pisał pan Paweł, do dyskusji wprowadzającym i świetnie się da stopniować, więc na przykład tę książkę miałam poznaczoną liśćmi i czemu o tym wszystkim opowiadam, bo chcę państwa zachęcić do robienia tego samego, do znaczenia ciekawych fragmentów, które potem możemy wykorzystać na wysokich poziomach. Ja je znaczę, potem jak mam chwilę czasu albo nie mam przygotowanej lekcji, siadam i opcje są dwie. Próbuję znaleźć w internecie tekst, bo czasem są teksty i wtedy, ponieważ nie czytam całej książki gdzieś tam z jakiejś szemranej strony, tylko biorę jakiś malutki fragmencik, tak, taki jak na lekcję, a książkę mam kupioną, to nie mam wyrzutów sumienia, że się posiłkuję takimi, powiedzmy, wersjami z internetu. Bo i tak zawsze zachęcam do przeczytania książki, kupienia e-booka czy rzeczywistej książki, albo po prostu siadam i przepisuję. Natomiast dzięki mojemu mężowi piszę szybko i bezwzrokowo, zmusił mnie do tego lata temu, więc nie jest to dla mnie problem. Jeżeli ja już przepiszę ten tekst i wrzucę go sobie raz do ePublisha, to ja go już mam. On jest zapisany i ja mogę tworzyć najrozmaitsze ćwiczenia na jego bazie. No więc biegniemy dalej. Okej. O nie, to nie jesteśmy wcale tutaj.
Dobrze, idziemy dalej. Zostawiamy książki, idziemy do prostszych rzeczy. Mamy tutaj takie leksykalne burze mózgów, tym razem nie są to gotowe materiały, nie jest to coś, co wypatrzyliśmy w internecie, nie jest to gotowy tekst, gotowa książka, są to takie chmurki ze słowami. Tu na dole, w prawym dolnym rogu, podałam Państwu adres tej strony do tworzenia takich chmur językowych. Nie wiem, czy może ktoś z Państwa korzystał z tej strony. Ona jest szalenie przydatna i można ją wykorzystać na każdym poziomie, ponieważ to my zapełniamy słowami te chmurki. Jeśli Państwo nie korzystali, to zachęcam. Takie chmurki, ja akurat mam tutaj postacie ludzkie powstają w ten sposób, że wpisujemy tam słowa. Pan Mikołaj pisze, że z podobnej, tak, ja też w ogóle korzystam z jeszcze jednej, ale tu mi się podoba, że mogę to ułożyć na przykład w kształt człowieka. Tak, oczywiście, nie ma co ukrywać, że to jest strona do prawda, to są z materiałów angielskojęzycznych. I wtedy co? Wrzucamy tam słowa i mamy ten punkt wyjścia do lekcji. Prawdopodobnie wszyscy pracujemy tak samo. Ja tylko pokażę, że od czasu do czasu robię takie bardzo proste ćwiczenie na rozgrzewkę i chcę je pokazać, bo ja dawniej z tego nie korzystałam, dopiero gdzieś kiedyś oglądałam jakieś webinarium i pomyślałam, tak, dlaczego nie i na każdym poziomie. Czyli w chwili, kiedy studenci dostają taką chmurkę, ja na ogół, nie wiem, wyświetlam po prostu, nawet jeżeli jest to lekcja w klasie, to takie coś mogę wyświetlić na tablicy interaktywnej. Jeśli pracuję online, to oczywiście wszyscy mają to najlepiej, bo przed nosem. Jeśli nie mamy tablicy interaktywnej, to trzeba wydrukować. Pierwsze zadanie jest najprostsze. Ile słów przeczytasz w minutę? 10, 15 czy 20? I próbujemy, tak? Dajemy szansę kolejnym studentom i proszę sprawdzić to. To daje mnóstwo śmiechu, mnóstwo radości. Jest takim pierwszym wejściem w tę leksykę. Tutaj pierwszy temat jest widoczny, prawda, że to jest dom, rodzina, związek i tak dalej, ale tutaj jest druga chmurka. Nie wiem, czy Państwo widzą, że chmurka się zmieniła. Przechodzimy do bardzo aktualnego tematu, czyli technologia szeroko pojęta, oczywiście chat GPT i tak dalej, widać, że chmurka jest świeża. I od razu przykłady ćwiczeń. Na pewno wiadomo, że tego typu chmury wyrazowe pomagają nam na początku lekcji, prawda? Możemy zapytać, jaki będzie temat lekcji, o czym będziemy dyskutować, poprosić o wymyślenie tego, ale ponieważ za zadanie dostałam pokazanie różnego typu ćwiczeń w IPOLiżeU, więc od razu przechodzę do najprostszych ćwiczeń, czyli na przykład, gdzie są słowa. Skoro te słowa mamy już wypisane, bo musieliśmy je wypisać, żeby stworzyć taką chmurkę, to potem bardzo łatwo jest nam stworzyć tego typu ćwiczenie, czyli gdzie są słowa. Po prostu wklejamy słowo pod słowem i system nam to miesza. To jest dosyć duża chmurka ta tutaj, ponieważ wpisywałam tam też całe zwroty, jak sztuczna inteligencja, więc ten prostokąt jest duży. Oczywiście ja mogłabym dodać więcej pól, ale z doświadczenia wiem, że to by mogło być już, przepraszam, troszeczkę za dużo. I takie ćwiczenie, które na pozór się wydaje bardzo proste, bo cóż, to jest tylko to odszukanie tych słów, jest czasem takim zaniedbywanym ćwiczeniem. Ja też się przyznam, że dawniej rzadko z niego korzystałam, bo sobie myślałam, nie, po co takie ćwiczenie. I tak naprawdę dopiero praca z dziećmi i też pisanie materiałów dla dzieci uświadomiło mi, że niezależnie od wieku są to ćwiczenia nam potrzebne. To straszne, że już minęło tyle czasu, ale dobrze, okej. Dobrze, następny alarm. Nie wiem, czy Państwo korzystają z takich rzeczy, ale one bardzo, bardzo się przydają.
i są punktem wyjścia do dalszych ćwiczeń, dokładnie takich, jak robiliśmy potem spod koszulki, przedtem spod koszulkiem, tak? Czyli układanie zdań, układanie definicji i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, biegniemy. Ojej, przepraszam, to nie jest ta prezentacja. Dobrze, idziemy dalej. Następny typ ćwiczenia. Grupowanie, też pozostałam tutaj przy tej technologii, czyli musimy sobie wymyślić, na jakie grupy chcemy podzielić te słowa. Tak, ja akurat tutaj mam takie proste: osoba, efekt działania, media społecznościowe. Czyli tam mi się pojawi bloger, vloger, youtuber, wynalazca, odkrywca, technik, specjalista, inżynier i tak dalej. Ja specjalnie Państwu rozwiązałam to ćwiczenie, żeby był obrazek rozwiązanego, żeby było widać mniej więcej, jak to działa. Jak pracuję w internecie, oni też mogą przeciągać te słowa. Ja tutaj dałam wpisywanie, ale zawsze proszę zwrócić uwagę, że czy to będzie tekst z lukami, czy tego typu ćwiczenie, czy definicje, czy grupowanie, my na samym początku możemy zaznaczyć, czy chcemy, żeby studenci przepisywali te słowa w chwili, kiedy to jest dla nas ważne, chcemy, żeby jeszcze oswoili, utrwalili pisownie, czy to już jest tylko taka powtórka i na przykład chcemy, żeby je przeciągali. No więc tutaj mamy osobę, mamy efekt działania, osiągnięcie, wynalazek, patent, odkrycie i tak dalej. Oczywiście media społecznościowe, chat, post, blog, vlog, fora i tak dalej. Dobrze, biegniemy dalej, bo czas nas nieludzko goni, czyli no, przypomnę, na początku były lekcje na bazie gadżetów. Kolejny teraz, sami tworzymy jakieś chmurki językowe, no i oczywiście fotografie, aczkolwiek to zdjęcie jest dla smyłki, bo wcale nie będzie lekcja na bazie fotografii, ale od razu pytanie do Państwa, co znaczy ten znak i gdzie się z nim możemy spotkać i czy nam się z czymś kojarzy, a może nam się kojarzy z czymś językowo. Ach, jak ten czas leci, ja za dużo gadam. Telefon do kogoś. O, ciekawe skojarzenie, a jednak nie, to nie jest ten znak. Drink, okej, telefon do kogoś, telefon, drink. Ja powiem szczerze, że mnie się też to kojarzyło z telefonem, ale zupełnie przez przypadek dowiedziałam się, że jest to coś innego. Okej, kolega często używa. To jest znak surferów, dobrze, pani Iwono, to już bliżej. I teraz jaki związek, ten znak może mieć z językiem polskim, urlop, tak, z czymś, co się działo niedawno, szaka, tak, dziękuję. I jeszcze, dobrze, no, okej, alfabet palcowy, mamy dużo skojarzeń, czuję się jak na lekcji wśród kreatywnych studentów. Dobrze, idziemy do następnego slajdu. Związek z naszym językiem polskim. Kolejny slajd i mam nadzieję, że teraz już Państwo będą wiedzieć. Wszystko to, co Państwo pisali, było prawdą i jeszcze związek z językiem polskim. Specjalnie dałam tutaj takie, mam nadzieję, dla większości Państwa rozpoznawalny obraz. Czyli mamy, jest to słowo szaka, ale jest jeszcze taki jakby synonim do tego. I co ten lew ma z tym slang? Blisko, blisko, coraz bliżej. Pani Leno, jeszcze. Kreatywność, szaleństwo, nieszablonowość, świetnie. No dobrze, chyba muszę dalej pod... Słowo roku, dziękuję pani Leno, dziękuję. Tak, dokładnie tak. Proszę Państwa, to jest ubiegłoroczne słowo roku, tak? Pojawiło się w grudniu 2022 ESSA, tak? Oczywiście nie miałam pojęcia, czym jest ESSA. Upewniłam się, że młodzi ludzie tego używają i jak co roku przygotowałam lekcję z młodzieżowego słowa roku, ponieważ jest to kolejne źródło ciekawych pomysłów na lekcje. To mogą być lekcje o slangu, o młodzieży, mogą być lekcje jakby poświęcone samym tym słowom. PWN udostępnia
Świetne rzeczy. Na przykład, jeżeli się zagłosuje, ja mam trochę wyrzuty sumienia, co roku głosuję na to młodzieżowe słowo roku, tak dosyć randomowo. I potem na przykład otrzymuję różne publikacje. Chyba 2 lata temu był to słownik zebrany tych młodzieżowych słów roku. Dużo się z tego uczę, ale jestem w stanie też przygotować dużo fajnych lekcji. Ja nawet miałam taki pomysł, żeby Państwa na chwilę przenieść do takiej sali lekcyjnej z moją lekcją przygotowaną z młodzieżowych słów roku, ale już przed webinarium zdałam sobie sprawę, że nie będzie na wszystko czasu. Natomiast jest to po prostu kopalnia pomysłów, te młodzieżowe słowa roku. I co ważne, że przy młodzieżowych słowach roku zawsze są jakieś teksty, są podsumowania, to co mówi komisja, to co piszą internauci na ten temat. Jest to gotowe źródło dobrze, na ogół dobrze napisanych tekstów, napisanych ładną polszczyzną, w którym jednocześnie pojawiają się te nieco zaskakujące słowa. No i tutaj też właśnie chciałam pokazać kilka przykładów ćwiczeń, akurat tutaj to samo, bazujących na tym młodzieżowym słowie roku. I muszę powiedzieć, że te lekcje się cieszą zawsze dużym powodzeniem. Tu mamy podobne typy ćwiczeń, jak już wcześniej były, czyli uzupełnianie tekstu, literki w tekście. No nie, ale chciałam pokazać. A dobrze, wiem, wycięłam stąd, idziemy do następnego zdjęcia, bo chciałam pokazać jeszcze inny typ ćwiczenia. Skracałam prezentację, przepraszam, ale wiedziałam, że będzie mało czasu. Zostawiamy młodzieżowe słowo roku, idziemy do kolekcji własnych zdjęć. Ta urocza istota to moja siostrzenica, sfotografowana w chwili, kiedy rozmawia ze mną. Rozmawia to jest dużo powiedziane, ponieważ nie umiała jeszcze wtedy mówić. I fotografia jako punkt wyjścia, tak? Ja na przykład często jak daję fotografię, daję od razu zadanie. Tytuł obrazka, tytuł lekcji, problematyka. Czyli osobno wszystkie trzy napisy pojawiają się po kolei. Czyli najpierw wymyślałem tytuł do obrazka, potem wymyślałem, jaki będzie temat lekcji i jaką problematyką będziemy się ogólnie zajmować. I to jest właśnie pytanie, które tak szybciutko kieruję teraz do Państwa. Właśnie może nie tyle o tytuł obrazka i tytuł lekcji, tylko problematyka, jaką się tutaj zajmiemy dzisiaj. Bardzo proszę o odpowiedzi. O, jak ten czas nas szalenie goni. Lekcja na temat gestów Polaków jest fenomenalna, bo jest sporo gestów. Tak, to jeszcze było do poprzedniego. I idziemy do tego zdjęcia. Tak, tam była ciekawa uwaga. Tak, Pani Agnieszko, rodzina, komunikacja. Zdecydowanie tak, co dalej? Relacje międzyludzkie, zdecydowanie. Etykieta, dzieci a technologia, dzieci i technologia, tak. Tak, idźmy w tę stronę, dzieci a technologia. Wymyślajmy dalej. Telefon, telefony i dzieci, telefony komórkowe dla dzieci, plusy i minusy, tak. Tak, tak, tak. Idziemy w tę stronę. Nowocześni ludzie, grzeczność w języku, gadżety. Poszłabym w stronę tego telefony komórkowe i dzieci. Dzieci a technologia. Zagrożenia. Dziękuję, panie Dariuszu. Dokładnie tak. Z jednej strony wynalazki, ale z drugiej strony to pytanie, które napisała pani Daria. Telefon komórkowy kiedy i to, co pan Dariusz. Zagrożenia. Dokładnie. Relacje między dziećmi i rodzicami. Dokładnie tak. Jesteśmy w stanie tu cały szereg tematów wyprowadzić. Muszę przyznać, że jak pierwszy raz robiłam te lekcje, to w ogóle nie doszłam do tego, co przygotowałam, ponieważ wywołało, najpierw był w ogóle opis zdjęcia, pojawiały się słowa typu zużyta, zmięta serwetka, uklejony czymś dziwnym kubek i tak dalej, bo oczywiście był opis obrazka, potem była ta tematyka i wszyscy byli równie twórczy jak Państwo. Natomiast temat mojej lekcji właśnie miał mówić tak jakby o tych zagrożeniach trochę i część druga to był detoks. Detoks od telefonu, tak? Oni oczywiście najpierw tłumaczyli, czym jest detoks, odtrucie, oczyszczenie organizmu, ale potem pojawiła się ta fotografia, już nikt nie miał wątpliwości, czym będziemy się na tej lekcji zajmować. W ogóle lekcje na zdjęciach, na obrazkach toczą się same i
Muszę przyznać, że są to lekcje, w czasie których ja też uczę się od uczniów, co jeszcze można na dany temat powiedzieć. Tak, telefon mi mówi, że zostało nam 5 minut. Ja absolutnie wykorzystam czas do samego końca. Tak, przepraszam. Ale potem ci, którzy będą chcieli zostać, to zostaniemy 5 minut dłużej na pytania, bo była ta przerwa techniczna. Dokładnie tak, czyli detoks i po co mi to było? Chciałam Państwu pokazać następne zastosowanie naszego portalu. Tutaj specjalnie dałam screen z tejże właśnie lekcji o detoksie, zaczynającej się od niewinnego telefonu przy uchu dziecka, ponieważ my tutaj możemy wstawiać całe strony internetowe. Studenci je sobie skrolują dokładnie tak, jakby robili to w internecie, ale jesteśmy razem, jesteśmy w sali lekcyjnej, możemy pisać do siebie wzajemnie na czacie, czyli możemy pracować z tekstem razem, ale oczywiście takie czytanie to tylko przez chwilę i nie za długie, te teksty są zwykle długie, ale jakiś wstęp mogą przeczytać, żeby widzieli, kto jest autorem, mniej więcej. Ojej, co ja robię? Przepraszam. O czym traktuje tekst? Ale chciałam pokazać kolejne ćwiczenie, które bardzo dobrze sprawdza się na wysokich poziomach. Jest to ćwiczenie, które nazywa się wybór właściwej formy, czyli kolejny fragment tekstu, pierwszy czytamy razem, tak jak go wstawiłam, drugi pojawia się już w ćwiczeniu, skopiowany tekst, w którym wyklikuję słowa, które mnie interesują i dopisuję do nich dwa, mogę dopisać jedno, ale mogę dopisać dwa, mogę nawet dopisać trzy słowa, które jednak z jakiegoś względu nie pasują, albo ze względów gramatycznych, albo ze względów logicznych. To jest bardzo dobre ćwiczenie, proszę pamiętać, że jest to też ćwiczenie egzaminacyjne, typ ćwiczenia egzaminacyjne. Przy czym wydaje mi się, że istotne jest to, że kiedy robimy wspólnie takie ćwiczenie, żeby studenci nie tylko klikali na tę dobrą odpowiedź, bądź zakreślali ją, podkreślali na kartce, jeśli pracujemy z wydrukowanymi ćwiczeniami, tylko bardzo ważne jest, żeby uzasadnili, dlaczego nie pasują dwa kolejne słowa. I tu muszę powiedzieć, czasem okazuje się, że mnie się wydaje, że nie da się zastosować jakiejś konstrukcji, a potem to wspólnie dochodzimy do wniosku, że nie, że ja jednak na przykład zrobiłam błąd, że dwa słowa tutaj pasują i dlaczego pasują, ale że na przykład zmienią delikatnie sens. Czyli kiedy pochylamy się nad takim tekstem, mamy bardzo bogaty materiał językowy i później staram się też zrobić ćwiczenia z tymi niepasującymi słowami, tak? Pokazać, w jakim kontekście one by się pojawiły i dlatego wydaje mi się, że ten typ ćwiczenia jest cenny. Ale ja chcę uatrakcyjnić formę tego, ojej, przepraszam. Jak chcę uatrakcyjnić formę tego ćwiczenia, to jeżeli to jest lekcja online, bądź mam bądź mam gdzie wyświetlić kod QR, to mogę to ćwiczenie zamienić w webis, tak? Czyli, że oni nie widzą już takiego zwykłego ćwiczenia, tylko widzą je w takiej formie, tak? Mają trzy odpowiedzi do wyboru, klikają na dobrą, dają dalej. To jest tak, że nie muszą być przy komputerach, mogą zeskanować wyświetlony przeze mnie kod, wydrukowany też działa swoimi telefonami i rozwiązywać to w telefonie. Tutaj ja mam ćwiczenie niezadane grupie, czyli jest liczba odpowiedzi 0, natomiast w chwili, gdyby grupa rozwiązywała, to ja widzę te odpowiedzi, widzę też, ile było poprawnych, ile było niepoprawnych. Także tutaj takie dwa przykładowe zdania z tego ćwiczenia. Oczywiście ten webis byłby bardzo długi, bo tekst był długi,
Zabawy też byłoby dużo. I na zakończenie, bo zaraz zakończymy, kolejne jakby źródło materiałów na zajęcia. Coś, co nas na ogół irytuje, co nam przeszkadza, czyli wszystkie reklamy, które gdzieś tam trafiają do naszej skrzynki mailowej czy do naszych telefonów. I ja mam taką zasadę, że wszystkim reklamom poświęcam 3 sekundy, jest to rzut okiem i szybka decyzja, czy dany materiał da się wykorzystać na lekcję, czy nie. Tak, zdecydowanie pani Anno, to była reklama całkiem świeża Handemu, która mnie zauroczyła, ręczniki na każdą kieszeń. No i właśnie, pytanie do państwa na koniec. Jaką lekcję z tego przygotujemy? Czym się będziemy bawić? Ja może, czyli mamy tak hasło, ręczniki na każdą kieszeń, nasze letnie motto, co dwie gałki lodów, to nie jedna. Tak, mogą być wakacje, ale prosimy jeszcze o coś, wakacje, jedzenie, lekcja przedwakacyjna, lista rzeczy do podróży, ojej, tak, zdecydowanie tak, ja w ogóle myślałam o zupełnie innej lekcji, coś z liczebnikami, związki frazeologiczne, pan Dariusz odgadł moje myśli, tak, ja myślałam zdecydowanie o związkach frazeologicznych, ale wszystkie podane wcześniej tematy, czyli wakacje, lekcja przedwakacyjna, pakowanie się w podróż i tak dalej, pieniądze, ceny mogą być, ale idźmy do tych związków. No to oczywiście, ręczniki na każdą kieszeń. Ja mam nadzieję, że tutaj widać ten żart językowy, tak? Jest malutki ręcznik, który możemy spakować do kieszeni, no i jest hasło ręczniki na każdą kieszeń, tak? Czyli tłumaczymy studentom, co to znaczy, że dana rzecz jest na każdą kieszeń, a potem gromadzimy wyrażenia ze słowem kieszeń. Ich nie ma tak bardzo dużo, ale są. Proszę, co państwo by jeszcze z tych związków frazeologicznych zaproponowali tutaj? Tu widzę, są tematy bardziej na zasadzie higieny osobista, konteksty i tak dalej, ale coś proszę do tego, ręcznik na każdą kieszeń, czy coś, mieć węża w kieszeni, tak, dokładnie, dziękuję. Czyli mamy mieć węża w kieszeni, dobrze, i jeszcze jest jeden zwrot. Jeszcze jest jeden. Co dwie głowy to nie jedna, tak, ale jeszcze do tej kieszeni, jeszcze puste kieszenie, tak, dobrze. Nóż się w kieszeni otwiera, świetnie. Tak, 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 panie Mikołaju, na tym poziomie ja bym już pytała studentów. Wszystko, co im się kojarzy. Dziurawe kieszenie, okej, nóż się otwiera, dziurawe kieszenie, tak, 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 tak. Dokładnie tak. I jeszcze nie wiem, nie jest to może tak częste wyrażenie, ale siedzieć u kogoś w... O, jest, pojawiło się. Siedzieć u kogoś w kieszeni, dostawać po kieszeni, kieszonkowe, świetnie. I jeszcze jedno słowo, już nie wyrażenie, jest kieszonkowe i jeszcze osoba, taka, której się obawiamy i to właśnie w wakacje, kiedy podróżujemy. Kieszonkowiec, dziękuję bardzo pani Agnieszko. Czyli wszyscy mamy już gotową lekcję następną na wysoki poziom. Znajdujemy w internecie, jeśli nawet nie przyszła do nas, reklamę Handemu. Ona jest świeżutka chyba sprzed 2 tygodni. Żyć na własną kieszeń. Nie wiem, czy można żyć na własną kieszeń, natomiast widzę fragment piosenki, o której nie pamiętałam, ale bardzo ją lubię, mam ręce w kieszeniach ocean. Dziękuję bardzo, tak, jest piosenka do wykorzystania i mam nadzieję, że nie będzie pani miała za złe, że do lekcji, którą szykuję, dorzucę tę piosenkę, tak, zdecydowanie tak. Nie wiem, czy można żyć na własną kieszeń, żyjemy na własną rękę, ale co zawsze możemy zrobić? Czasem bawimy się wszelkimi wyrażeniami, związkami w ten sposób, że je rozbijamy, tak? Studenci szukają, czy brzmi dobrze, ale tak nie mówimy. Ja mam takie zadania i to myślę, że to można by wykorzystać w ten sposób, że
że jest to wyrażenie, że zrobić kilka błędnych wyrażeń, które oni powinni znaleźć, co nie pasuje, co jednak nie jest związkiem, co jest wymyślone przez nas. Czyli jednym słowem mamy tę ręcz i znać coś bądź kogoś jak własną kieszeń. Tak, a ja nie pamiętałam o tym, pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ponieważ nie chcę trzymać koleżanek, które dzielnie z nami tam pracują, miał być jeszcze czas na pytania. Ja tylko mignę taką reklamą społecznościową, ale pozwolę ją sobie zostawić na jakieś następne webinarium, bo mam nadzieję, że się spotkamy. Będę się dzielić pomysłami. Właściwie pomyślałam sobie, że może by było śmiesznie, że nie Państwo zadają mi pytania, tylko żebym ja zadała Państwu pytanie, na które mogą Państwo odpowiedzieć w ankietach. Czy ePolish ułatwia przygotowywanie lekcji? Albo dlaczego ułatwia? Co dzięki niemu zyskujemy? Ja mam kilka gotowych odpowiedzi w głowie, ale myślę, że może Państwo mogliby wpisać w ankietach, zwłaszcza ci z Państwa, którzy pracują z portalem i którym faktycznie portal, te narzędzia w nim zawarte skracają nieco czas przygotowania lekcji. Ja się tylko Państwu przyznam, że od czasów pandemii tak bardzo przyzwyczaiłam się do przygotowywania lekcji w sali wirtualnej, że te lekcje przed tablicę też szykuję w sali wirtualnej i wyświetlam. Nie wszystko oczywiście, ale dużo, zwłaszcza, że ja piszę nie tak bardzo pięknie, a jak sobie wszystko przygotuję na platformie, to to wszystko jest takie ładne, w kolorach, z podkreślonymi bądź wyboldowanymi ważnymi słowami, końcówkami i tak dalej. I tak jakby do tego też chciałabym zachęcić, żeby wykorzystywać salę wirtualną nie tylko do prowadzenia zajęć online, ale do przygotowywania sobie takich gotowców, które po prostu zawsze są gotowe. I w ogóle mam pomysł na takie webinarium za jakiś czas, żeby zaprosić Państwa, no nie do wszystkich lekcji, ale do jakichś wybranych lekcji z jakichś tam moich folderów, czy to na wyższy, czy na niższy poziom, żeby pokazać, o ile łatwiej jest potem takim materiałem przygotowanym w tej sali wirtualnej, tak jakby jak komponować z niego różne lekcje na poziom wyższy, na poziom niższy. Czasem przygotowuję lekcje dla jednego zaawansowanego studenta, a potem ją rozbijam w lekcje dla innych studentów bądź dla grupy i te lekcje matki mi się rozrastają i to jest coś, do czego Państwa zachęcam, bo to jest naprawdę świetny, gotowy materiał, który zawsze możemy wydrukować i zawsze możemy ćwiczenia wręczyć studentom. Dobrze, koniec mojego gadania. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, życzę dobrej nocy i żegnam się po to, żeby mogli Państwo uzupełnić ankiety i wszystkim dziękuję za uczestnictwo i wytrwanie do końca. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.